Teraz widzowie musimy pomyśleć, bo nie mam przepisu. Mam na czuja to robić? Czy jakaś dziewczyna mi pomoże gotować? Dobra, lecimy na żywioł chyba. Jest okej? Okay? Taki pow? Czy nie? Chyba jest okej. Okay. Mam dziurę w spodniach. Nie wiem kiedy. Tu. Łatwiejszy dostęp. Tak, ja byłem w tych spodniach w sklepie. Mam garnek. No. Dobra. Cebulę pokroimy teraz, zabrać. W ogóle nigdy szalotki nie kroiłem chyba. To gotujemy chili con carne. Okej, jedna cebula w kostkę. Okej, czosnek teraz. Patrzcie, jak łatwo schodzi. Rozgniatacie czosnek raz, przyduszacie nożem i się nie musicie pierdolić z obieraniem. Zobaczcie, tego czosnku w ogóle nie tykałem. Przygniotłem go i patrzcie, pewnie. O, tu. No, i patrzcie. Nic nie zrobiłem. I samo wszystko schodzi. Pyk, pyk. Tu i pyk. Widzicie? Pokrzamp kucharz. Brus coś umie. Kurwa. Kurwa, nie wyszło mi. Nie umiem tego kurwa kroić, mogłem wziąć zwykłą cebulę. Ja pierdolę, zwykłą cebulę już bym pokroił normalnie. Kurwa mać. W ogóle kurwa, co to jest za podkładka 10 cm? No pierdolca dostanę. Co to kurwa ma być? Co za debil wymyślił podkładkę do krojenia, gdzie cebulę jedną zmieszczę. Kurwa, oczy mi łzawią, ja pierdolę. Cebulę jak... A no moje oczy! Cebulę pokroiłem jak gówno. Zaraz się stiltuję. A, płaczesz ze śmiechu, bardzo śmieszne. Dobra, wrzucasz tą cebulę na minimalny ogień. Kurwa jak gówno to wygląda, no nie mogę w to uwierzyć. Licha pierdolę, no siada mi psycha. Mnie szef w kuchni nauczył kroić cebulę całkiem ładnie, ale tego nie umiem. Tak, smażymy cebulę. Dodaję olej. Let's go. I teraz jak już się trochę to posmaży, to wołowinę dodaję, tak? Czy pomidory? No, wołowinę, nie? Pomidory wpierw, a później wołowinę nie. No wpierw kurwa wołowinę. Co wy gadacie? Dobra widzowie, jebać ten przepis. Gotuję po swojemu. Dobra, teraz dodam sobie wołowinkę. A, jeszcze paprykę mogę dodać. Jedną. Let's go. Teraz dodajmy mięso. A, kostkę rosołową. Dobra. Mogę teraz dodać przyprawy? Wrzucam papryczkę. Albo nie, paprykę wrzucę z pomidorkami. Ile kostek wrzucić? Ile kostek bulionu do wody? Dobra, wrzucam kostkę. Zaleję ją wrzątkiem. Dobra, pomidory. Tego paprykę. Siema Remek. I teraz z tego co wiem, niech się trochę to podusi i ten bulion muszę zrobić
Dałem dwie kostki do gorącego wrzątku. No chyba dwie starczą. Wymieszajmy to. Da, posolę to trochę. Trochę pieprzu. Dałem tutaj dwie kostki bulionu. Nie wiem, kurwa, ile mam tego wlać, tak szczerze. No nie wiem ile, szklankę całą wlać? Dobra. Dobra, i teraz przyprawy. Jaka gramatura? Jakie przyprawy? W jakiej ilości? A więc tak. Papryka. Chili. Dwie duże łyżki. Łyżka cukru brązowego. Łyżka kuminu. Tablespoon to jest łyżka czy łyżeczka? Jeden. Pyk. Dwa. Pyk. Dobra, dwie łyżki chili. Papryka wędzona. Jedna łyżka. Kumin. Czy ten kmin, gdzie to jest? Kmin rzymski mielony. Łyżka. Łyżka. I cukier brązowy. Półtora łyżki. Akurat tyle mi zostało. Tak, wymieszajmy to. Delikatnie, powoli, na chillku. Mam dolać trochę wody i żeby to odparowało? A spróbuję, czy jest słone. Po prostu wam powiem. Dobra, testujemy. Czy jest słone? Za ostre! Czemu to jest ostre? No na filmiku były dwie łyżki chili. No tablespoon. Dwa. Mówiliście, że to jest łyżka. Daj trochę mleka. Ty, w sumie fajny pomysł. Dobra, co zjebałem? Czy nic nie zjebałem? Dałem dwie łyżki chili, kurwa. No kurwa, pytałem czatu, tablespoon, to mówiliście, że to jest łyżka. Tablespoon. No to jest łyżka. Czy łyżeczka? No, table to duża, no to dobrze dałem. To co zrobić, jakby, żeby nie było tak ostre? No mogę dodać mleka. Nie jestem, kurwa, gruby. Cukier już dodałem. No ostre, kurde, no ale to jest chili con carne, ale trochę za bardzo. Dobra, dodajmy teraz czosnek granulkowy. I może jeszcze trochę soli. Mleka wyparuje? No dobra, nie wiem ile. Za mało? Jak chcę, żeby to wyparowało w dużej ilości, to lepiej, żeby było odkryte chyba, nie? Ja chcę, żeby wyparowało to. Ta woda, bulion i wszystko. Ja pierdolę, zanim te mleko, woda z bulionu wszystko wyparuje, to chyba z 200 lat minie. Puszkę pomidorów. Mam jeszcze pomidory. Ty, akurat mam kurwa w lodówce, bo kiedyś coś robiłem. Ja pierdolę. Dodać pomidorów trochę więcej? A ile? Iha, ale mam farta. Tylko ona może mieć pół roku termin przydatności. Chuj wie. Z góry? 2025 rok. A po co dodajemy całe pomidory? Kurwa, nadal pali. Dobra, widzowie, robimy buldaka. Na patelni i tak nie mam drugiego garnka. Ugotuję makaron, wyleję wodę i do samego makaronu dam sos. Mam o tyle dobrze, że zrobiłem chili con carne, czyli ma być ostre, bo chili, nie? Ale wam powiem, że mnie zniechęca zapach, nie wiem czego, w tym. O kurwa, tego. Powiem wam, ten kmin rzymski, no nie wiem czy mi leży. On go nalaj. Dobra, ty, ostrość już jest dobra. A ten ser do czego? Dam se na chili con carne na górę, zetrę. Dobra,
jest mniej ostre i lepiej uważaj, żeby ten jest... A nie otruje się? Nie. Jest lepiej przyprawione i mniej ostre. Jeszcze jest trochę wody, ale to znaczy lepiej teraz smakuje. A jakbyś dodał tu jeszcze jakiegoś tego? Czego? Ketchupu albo coś tego typu? Jak kurwa? No ketchupu, no! Jak kurwa ketchupu? Kurwa ketchup daj, żeby to się zagęściło lepiej. I smaku doda ketchup. Ale jak to wyparuje, to i będzie gęstsze. No ile to będzie wyparowywać? Dobra, fasola umyta, dodajemy. Bum! Mamy makaron. Dobra. Mamy widzowie makaron. Bulgogi. Bulldogi. Pyk. No i co, kurwa, dolewamy tego skurwysyna. Dobra, widzowie, mamy. Przecież ja, kurwa, tego nie wiem. Da, zetrę trochę sera do tej zupki, żeby była lepsza. Zaraz ją zjem spokojnie, tylko się przygotowuję. Gdzie zaszukiwanie? No dobra, dobra, dobra. Ale ja nie chcę tego jeść. Zaraz wiem, dam Hemowi mleko. Nie udaję, kurwa. Nie wiem, czy to jest przez to, że mam chore gardło i podrażniony język, albo mam jakieś tolerancje, ale rozjebała mnie ta. Nie dam rady wieść. Nie ma opcji. Daję 100 zł mojemu lakatorowi, jak to zje całe. Na jego streamie idę go teraz zapytać. Widzowie, powiem tak, jestem cipeczka. Wymiękłem przy tym ostrym, nie wiem dlaczego tak łatwo wymiękłem. No nie wiem, kurwa, no wymiękłem jak pisteczka, no kurwa, no nie wiem. Czemu piszecie w kam? No nie dam rady tego zjeść. To sami se to zjedzcie, przyjedźcie kurwa mi pod dom, dam wam stówę jak to zjecie. Ty no chyba już gotowe, widzowie. Już nic nie odparowywuje. A idzie lokator ocenić smak, widzowie, obiadu. Szczera opinia, to ma być szczera. Bo czat mi nie uwierzy, jak powiem, że jest okej. Szczerze? No. 6,5 na 10. Jest to do zjedzenia. Nie jest to na pewno potrawa, którą mógłbyś serwować w restauracji. Ale jakby wpadła dziewczyna, posypałbyś serem i jeszcze dał jej dwa drinki jakiegoś alkoholu, to podejrzewam, by powiedziała, że spoko. I nie nakładać ci. Nie, na razie nie. Dobra. Nakładamy sobie, widzowie. Jeszcze trochę sera. I planuję to zjeść z chipsami. No, i z chipsami se zjem. To jest całkiem dobre, ale ten kumin jest chujowy. No i co teraz? Prosto siedzę. Kurwa chujowy ten kumin. Jebać tą przyprawę. Czuć paprykę, ale ten kumin wypełnia mi buzię. Przejmuje kontrolę, dominuje tą potrawę. I to mnie denerwuje. Kurde, zjebałem. No dobra, ale zjadliwe. Ja bym dał 6 na 10. Kurwa, nie umiem gotować. Wszyscy wyzywają, że niedobre, chujowe. Przynajmniej salmonelli nie ma.
Widzowie, odradzam wam każdemu na tym kanale kuminu rzymskiego. Obrzydliwa jest ta przyprawa. To znaczy, może kurwa 1/10 małej łyżeczki. Tak, kończymy ten pierdolnik.